Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym materiale tajemnicza historia Nasutoceratopsa, a także informacje i ciekawostki dotyczące tego gatunku w serii Jurassic World. Więc jeśli interesujesz się Parkiem Jurajskim, dinozaurami lub paleontologią, koniecznie zasubskrybuj kanał. Nasutoceratops jest jednym z czterech przedstawicieli ceratopsów w uniwersum Jurassic Park, tuż obok Triceratopsa, Sinoceratopsa i Microceratusa. Dinozaur ten żył w późnej kredzie około 76 do 75,5 miliona lat temu. Pierwsze skamieniałości zostały odkryte w 2006 roku w południowym Utah w Stanach Zjednoczonych. W serii Jurassic World Nasutoceratops pojawia się nagle i w dodatku w filmie krótkometrażowym Battle at Big Rock, który był zapowiedzią wydarzeń przedstawionych w Jurassic World Dominion. Historia tego gatunku jest bardzo tajemnicza. Nie wiadomo, kiedy Nasutoceratops został po raz pierwszy sklonowany. Nie ma również dowodów na to, czy Nasutoceratops znajdował się kiedykolwiek na Isla Sorna. Uważa się, że Isla Nublar była pierwszym siedliskiem tego dinozaura. Prawdopodobnie został wyhodowany na krótko przed 2015 rokiem i utrzymywany w zamkniętym obszarze wyspy, gdzie goście przybywający do Jurassic World nie mieli dostępu. Nazwa Nasutoceratops jednak nie pojawia się na żadnej liście zwierząt żyjących na wyspie. Nie jest to odosobniony przypadek, ponieważ na Nublar żyły gatunki, które były poza listami InGen, a ich obecność na wyspie została udokumentowana. W 2018 roku wiele ocalałych dinozaurów z Isla Nublar zostało przeniesionych z wyspy za pomocą SS Arcadia. Jeśli jakikolwiek Nasutoceratops został na wyspie, zginąłby podczas erupcji wulkanu. Para Nasutoceratopsów była jednak wśród dinozaurów, które zostały przewiezione do posiadłości Lockwooda. Nasutoceratopsy można łatwo odróżnić od innych ceratopsów InGen, wszystko dzięki charakterystycznym rogom podobnym do rogów byka. Sklonowane osobniki osiągały 4,5 metra długości i wagę 1,5 tony. Występuje wśród nich dymorfizm płciowy, można to dostrzec w Battle at Big Rock podczas starcia z Allosaurem. Samce Nasutoceratopsa były większe, posiadały bardziej okazałe rogi oraz kryzę. Ubarwienie jest podobne dla obydwu płci. Młody osobnik widziany w Big Rock jest pierwszym dinozaurem, który urodził się na kontynencie poza Isla Sorna czy Isla Nublar. Nie wiadomo, w którym momencie urodziło się młode. Na pewno miało to miejsce przed 2019 rokiem. W przeciwieństwie do Triceratopsa, Nasutoceratops czuje się bardzo dobrze w gęsto zalesionych obszarach. Jest w stanie przetrwać w niższych temperaturach oraz w regionach o sezonowej zmienności pogody. W 2021 roku mogliśmy zobaczyć stado Nasutoceratopsów w prologu do Jurassic World Dominion. Było to potwierdzeniem pojawienia się tego gatunku w ostatniej części serii. W Dominion dowiadujemy się, że Nasutoceratopsy były przetrzymywane w okropnych warunkach na nielegalnej farmie w Nevadzie. Farma została ostatecznie zamknięta, a przybywające tam zwierzęta zostały uratowane i wysłane do sanktuarium w dolinie Biosyn. Jeden młodociany Nasutoceratops został uratowany osobno przez grupę ochrony dinozaurów i został przekazany do Departamentu Ryb i Dzikiej Przyrody z siedzibą w Pensylwanii. Populacja w Dolinie Biosyn zamieszkiwała głównie tereny leśne. Nie wiadomo, ile dokładnie znajdowało się tam Nasutoceratopsów. Po incydencie, który doprowadził do upadku sanktuarium, uratowane Nasutoceratopsy wróciły do swoich siedlisk. Po ujawnieniu nieprawidłowości, jakich dopuściła się korporacja Biosyn, dolina i zwierzęta ją zamieszkujące znajdują się teraz pod nadzorem ONZ. Podejrzewa się, że populacja Nasutoceratopsa rozwinęła się w Ameryce Północnej od 2019 do 2022 roku. Wszystko dzięki temu, że gatunek ten ma łagodne usposobienie i nie był ścigany przez ludzi. W związku z czym nie bał się i współegzystował z człowiekiem. Przez całe te lata nie odnotowano przypadku zamierzonego ataku Nasutoceratopsa na człowieka. Dodatkową ciekawostką jest to, że uważa się, iż DNA Nasutoceratopsa zostało użyte do stworzenia hybrydy z tego ceratopsa, która miała być atrakcją w Jurassic World. Nie ma na to jednak potwierdzenia, a bardziej prawdopodobne jest to, że do stworzenia tej hybrydy użyto genomu Triceratopsa.
Czy Nasutoceratops pojawi się w kolejnych produkcjach? Tego nie wiemy, ale pojawienie się tego dinozaura w uniwersum dodało wiele ciekawych i tajemniczych wątków. To wszystko na dziś, co dla Was przygotowałem. Dziękuję za oglądanie. Cześć!